Witajcie. Pokażę, jak łatwo zmienić strukturę drzewa dystrybucji. Otwieramy projekt, edytujemy rozdzielnicę i klikając w strzałki w lewym górnym rogu przechodzimy do struktury drzewa. W tym miejscu wybieramy produkt, którego pozycję chcemy zmienić w strukturze schematu. Wybieramy obwód oświetlenia i za pomocą strzałki przenosimy go w dół. Za pomocą strzałek prawo-lewo możemy zmienić poziom na schemacie. W tym przypadku wybieramy stycznik i przenosimy go do obwodu oświetlenia. Jeśli jest taka konieczność, klikamy w ołówek i zmieniamy parametry zasilania. Zmiana drzewa dystrybucji w aplikacji Hager Ready jest bardzo prosta.